Cześć wam, dzisiaj jest wizualnie ze mną. Nemeczek, hello. I jest coś, co myślałem, że nie będzie miało miejsca, czyli jesteśmy w Guild Warsie dwójce. Bo muszę trochę dzisiaj ponarzekać. Kurde, nie mam żadnego alkoholu, to powinien być drag play. Pierwsze skojarzenie. Jak mam zakodowane w głowie, że Guild Wars dwójka ma świetny model poruszania się, że tak przyjemnie się biega i w ogóle skacze i ten, to po graniu w Wildstara, nie wiem od kiedy ja gram w Wildstara, tak z pół roku będzie? Może trochę więcej? Gdzieś tak. To tam jest minimalnie lepiej, ale ta różnica jest taka, że jak się wraca do Guild Warsa, to szczególnie na Nornie, złą postać wybrałem na dzień dobry. Cóż, tak, Nemeczek mnie musi denerwować, że on ma skrzydła, a ja nie. Zebraliśmy się tutaj wobec Boga i ludu, dlatego że ruszył kolejny sezon. Sezon tego całego Living Story. Tak, jak to się sprawdza. Nie, czekaj, teraz to się nazywa Living World. Teraz to tak? Jest. Living World Season 3. Jak się sprawdzało, gdzie to. A tu jest Story Journal? Jest! Jest Living World Sezon 3. Jest, i jak się na to kliknie, to mam odblokowane z kółdeczką, znaczy się, że jak tylko sobie kupię Heart of Thorns, to mogę w to zagrać. Dawno temu obiecałem sobie, że nigdy więcej nie rzucę do ArenaNet hajsu za tą grę. Już wystarczająco dużo wydałem na tą grę i nigdy więcej... Kupko na Allegro. Tak, nigdy więcej im nie dam tej satysfakcji, że przeleję im jakąś kasę i jako, że ruszył trzeci sezon i wiem, że tu jest taki system, że jak wystarczy się zalogować i kliknąć, żeby odebrać nagrodę, to stwierdziłem, że zaloguję się, bo może kiedyś mi do łba strzeli głupi pomysł ponownie grać w tą grę. Nie, w tę grę. Patrz na Asurę. A co on robi? Po prostu gapi się. Co? Gapi się na ciebie po prostu. Aha, okej. Okay. To mi się podoba, że jak przechodzi postać tutaj, to się patrzy się na to, co masz zaznaczone. No tak, patrzę w dół. Tak, z niesmakiem. Nic nie mówię, ale z niesmakiem. Czekaj teraz na twojego mini peta, żeby nie było. Wodzi wzrokiem. Fajnie to zrobili. I co? I mamy odebraną tą nagrodę. Jest fajnie, ale żeby w to popykać, trzeba by jeszcze mieć Heart of Thorns. Heart of Thorns niestety wciąż nie jest do kupienia za gemy, bo przyznam wam się szczerze, że gdyby dodali opcję kupienia Heart of Thorns za gemy, to siadłbym, wyfarmił... wtedy ostro farmili. Tak, wyfarmiłbym te gemy tylko po to, żeby bluzgać, czepiać się każdego detalu, każdego szczegółu, dlatego że jestem wredny i jestem zawzięty i lubię krytykować rzeczy. A że ArenaNet mi podpadło, to specjalnie bym siedział i grał w grę tylko po to, żeby krytykować. Tak, kurczę, złowieszczo niedobry człowiek ze mnie jest. No, ale jako, że 45 euro kosztuje wersja standardowa, to i ten, odblokowuję sobie wszystkie te, będę się logował co tam, nie wiem, 2 czy 3 tygodnie, tak? Jakoś tak jest? Kolejne epizody? Jakoś tak powiem. Nie mam pojęcia, gdyby nie to bym w ogóle nie wiedział, że teraz kolejny sezon. I to on wcale nie jest negatywnie nastawiony do Guild Warsa dwójki. Nie, tak, moja... po prostu nie chce mi się w to grać. Tak, mi też, ale lubię trzymać rękę na pulsie, nie Guild Warsa dwójki, tylko przeglądam wszystkie, wiesz, te strony o grach, MMO i tak dalej, i tak dalej. I jak jest jedna strona, o której nazwy nie powiem, bo wszystkie inne zignorowały istnienie Guild Warsa dwójki, tak jakby go nie było. O, patrz, znowu bijemy na początku nagrania ten, doł. Tylko ten jest Misthoofem. Bo przed chwilą nagrywaliśmy z Wildstara, który odcinek powinien był pójść wczoraj, jeżeli nic nie zrąbałem. Tak, wczoraj, wczoraj. Że w piątek, a dzisiaj powinna być sobota, jeżeli nic nie zrąbałem. I jest jedna strona, która ma ewidentnie umowę z ArenaNet, bo to jest jedyna strona, która pisze cały czas o Guild Warsie. Wszystkie inne ignorują, tak jakby Guild Wars 2 już padł i zginął i nie istniał, nie? A na tej jednej stronie z uporem maniaka informują o każdym głupim detalu, o każdej głupiej skórce dodanej do gry, o tym, że ruszył sezon. No i przeglądając wiadomości właśnie zobaczyłem, że ruszył sezon, dlatego też tu jesteśmy. Wow, nie? I tak to by mi to przeszło koło nosa. Tak, a tak masz za friko, widzisz, nie będziesz musiał płacić 2 euro za odcinek. Tam chyba 20 euro wtedy wychodzi za wszystko, jakoś tak? Nie pamiętam, jakoś tak to było.
No, więc będziemy mogli sobie to złapać za fiko, a kiedyś, jak dodadzą opcję, a zapewne dodadzą opcję, że Heart of Thorns będzie dostępny za ten, za gemy, to wtedy siądziemy, dofarmimy. Chociaż nie wątpię, żeby dodali, że taką jakby, to powiedzieć, podstawkę dadzą do kupienia za gemy. A jeszcze raz? Nie wątpię, żeby dali to do kupienia za gemy po prostu. Czemu? Jak będzie wychodził kandydat? Muszą mieć jednak ze sprzedaży jakikolwiek zysk. Znaczy oni teraz żyją ze sprzedaży skinów niby, chyba. Tak słyszałem. Patrząc ile tego mają w sklepie, to tak mi się wydaje, że tak jest. W ogóle mam wrażenie, że to co pamiętam z Guild Warsa 2, zanim Guild Wars zaczął się psuć tak naprawdę mocno, czyli nie było za dużo skórek, marudziliśmy, że nie ma za wielu skórek, było jakieś kilka tam głupich przedmiotów w tym sklepie. To jest ten sam etap, na którym teraz jest Wildstar. Mam nadzieję, że się nie zepsuje Wildstar jeszcze, bo już w ogóle będę klnął. Bo też tam jest tylko kilka skórek do wyboru, tylko jakieś przedmioty do podnoszenia itemów do craftingu i jakieś takie bzdury totalne, nie? Czekaj, my tu zapewne mamy wszystko, nie? To może przepłyniemy tam dalej, na dalszą część mapy, nie wiem. I jest tak, mam śmiesznie, że jak wróciłem, to mam déjà vu, a jak wchodzę do tego sklepu i patrzę na rzeczy do wyboru, to widzę, że dodali tego naprawdę dużo, jak mnie nie było. Ale to też mi się wydaje, bo ile mnie nie było? Półtorej roku? Dwa lata? Tak na sam nie wiem, bardzo długo. Bardzo długo, tak żebym grał, naprawdę grał. Mhm. Czy ja mam tutaj... Też przyznam, że tak jak rzeczy do sklepu, to nie dodawają tego ile chcą, ale rozgrywka, żeby jeszcze jakaś była sens. Tak, też mam wrażenie, że tu się nic nie zmieniło w świecie gry, poza tym, że dodatek wyszedł i z mojej perspektywy nic, bo nie mam kupionego. I że wszystkie rzeczy, które dodają, to w terenach z dodatku. Co ja rozumiem, że jest spoko, bo chcą, żeby ludzie kupowali ten dodatek. No tak, ale dodatek jest beznadziejny. No, nie gram. Nie chciałem tego mówić, żeby nie było, że tylko siedzę i krytykuję. Dziękuję, wręczyłeś mnie. Nie, na co. Smog bombę, nie chcę. Po nagraniu się rozliczymy. Dobra, okej. Jak u tego Sfertra, 40 groszy za komentarz, tak? Po prostu. Nie, dobra, żadnych politycznych więcej, bo mi skasują konto na YouTubach. A nie chcemy, żeby mi skasowali konto na YouTubach. Nie pytajcie, skąd wiem, że 40 groszy. Ale to jest pewna informacja. No, przez pewien czas tak było. Widziałem ostatnio na Allegro, znalazłem, miałem ci podesłać, bo normalnie, kurczę, tak mnie to rozbawiło. Taniej wychodzili komentarze. Taniej? Oni byli Allegro. Tak, oni byli mocno zdesperowani w pewnym momencie. Nie pytajcie, skąd wiem, nie będę mówił, o jakie frakcje polityczne chodzi dokładnie. Zostawmy to tak jak tutaj, z mglisto, bo śmierdzi. O, nawet srebrny ten medal dostałem, to coś nie wiem za co. Chodzi o to, że od znajomych robiących dalej w mediach wiem, że naprawdę z tymi płatnymi trailami był motyw i w momentach takich naprawdę fajnych płacili 40 groszy od komentarza. 40 groszy! Czujesz, jesteś w stanie tego klepać hurtem kopiuj wklej. Także w parę minut masz, nie wiem, 40 zł? Udało się naprawdę niezłe numery wykręcać. Bardzo szybko się skończyło, bo się ci płacący kapnęli, że można robić kopii w klej i właściwie siedzisz jeden dzień i podbijasz po kilka ładnych stów, nie? Dziennie. I padła ta metoda biznesu, ale dało się. Niestety mam zbyt wysoką integralność moralną, żeby to robić. I teraz sobie pluję w brodę, bo mógłbym natrzaskać sporo hajsu na tym. Damn it! No, na wakacje w Sandbox. Znaczy nie, no to było, wiesz, przed wyborami prezydenckimi akurat. Bo no, gdybyś podłożył. A gdybym odłożył, tak, to by było na strój kąpielowy. Tak jak zobaczycie w następny piątek. Nie mówmy więcej, bo to się stało po nagraniu z Wildstara i to było straszne. Tak, ja boję się nawet myśleć. Tak, będzie za tydzień, w piątek będzie. Czy my tutaj mamy jakiś event, czy my bijemy tak... Pro publicum bono. Jakiś powinien być, ale... Ale chyba nie jest w tym momencie. To się skończy. To dobra, to idziemy stąd. Poczekaj, bo dlaczego oni tu biegną? Oni biegną, żeby zbijać tego gościa, co sprzedaje śmierdzące bomby. Albo tu się event wziął i zbudził, bo takiej sytuacji chyba nie powinno być. Bo jak oni zaczynają atakować... Bo oni biegną tak, jakby zaczęli atakować, ale gdyby był event, to... Byłby zaznaczony, dobra.
Tak, idziemy dalej. Czy płyniemy dalej? Może płyniemy dalej, zmyjemy z siebie ten smród. Nie działa. Nie, bo przed... Woda też zielona jest. Tak, przed nagraniem z Demeczkiem właśnie gadaliśmy, że różnica graficzna między Wildstarem a tą grą. Ja jako grafik widzę, o ile Wildstar graficznie jest lepszy, ale jako że ta gra ma bardziej realistyczną stylizację, to i mi, i Nemeczkowi się bardziej... Znaczy, w ogóle bardziej mi się podoba Guild Wars 1. Tam jest w ogóle grafika idąca w realizm i co prawda jest kilka lig długości i nie wiem jak to nazwać, generacji do tyłu, to mi się bardziej 1 podoba niż 2. Ale jak mam porównywać Wildstara i Guild Warsa 2, to Guild Wars 2 przez to, że choćby trochę w ten realizm uderza, mi się podoba bardziej. Ale technologicznie jest o dużo lepszy. I te animacje, te tekstury, jak są zrobione te trawki na ziemi w ogóle. Guild Wars 2 ma mniej klatek animacji na sekundę, bardziej rzęzi u mnie teraz niż Wildstar, który wygląda lepiej, nie? I ma więcej rzeczy. Właściwie nie zwróciłem uwagi, ile mam Wildstarza. Ja mam podczas nagrywania i na jednym, i na drugim 30 klatek, chyba że wbijam do zatłoczonego miasta. W zatłoczonym mieście lepiej się sprawuje Guild Wars 2 akurat. Ale tak na przykład na mapach, jak jest jakiś wiatr, śnieg i tak dalej, fajne efekty, to w Guild Warsie mam jakieś po wyłączonym nagrywaniu 45, a w Wildstarze... Ja tutaj widzę, że... Tak? Czy z nagrywaniem, czy bez nagrywania, tyle samo mam. Aha, nie, mi to robi różnicę niestety. Tutaj 30 do 90. Tak, 30 do, z nagrywaniem mam, bo mam ustawionego kapa, żeby... 130 do 90. Ojej, ale głośno to było, nie wiem co to było. Ale to było przerażające, dostałem prawie zawału, jak jakiś demoniczny, wiesz, ten wychodzący ze słuchawek. Tak miało być, planowane było. Planowane było, tak. Zobaczysz to na nagraniu. Współczuję wszystkim oglądającym teraz. Ścisz. Nie, jest okej, okay, tylko tak przycięło dziwnie, że się podgłośniło. 30, bo mam ustawionego kapa, żeby mi blokował do 30. Żeby nie było rzężenia właśnie, że nagle spadnie do 10. Podczas nagrania, a jakieś 45 czasem trochę lepiej bez nagrywania. A Wildstar też 30 na nagraniu i 60 do 105 chyba tam było bez nagrywania. Więc tak trochę zauważalnie lepiej. Dlatego lubię grać Wildstara bez włączonej kamery, bo wtedy mam taki płynny obraz, tak przyjemnie płynny. Jak wiecie, pokryjcie takie naprawdę jędrne, fajne pieczarki, wrzucicie na masełko na patelni, one tak fajnie skwierczą. Bez soli, bo wtedy pieczarki puszczają wodę i zaczyna się robić ciapa. Grzyby w ogóle bez soli się smaży, ale na maśle jest takie przyjemne wtedy. Hero Challenge, czy ja tu mogę zapłać Hero Challenge u gościa? Mogę, ale chyba mam tego punkta, nie wiem dlaczego. No tak, już masz, więc nie płacić. Dziwne. Dlaczego ja zacząłem gadać o pieczarkach? Odnośnie grafiki. Odnośnie grafiki, aha. Chciałem wywołać u widzów efekt zapachu, bo jak się mówi o pieczarkach, to wiesz, ten zapach pieczonych, smażonych pieczarek od razu. Geronimo Longhorn Ram. Nie przepuścimy żadnego zwierza. A nie, spada jeszcze. Okej. Okay. Synu Sfaniro? I można w sumie sobie tu zobaczyć efekt. Co? W sumie powiedzieliśmy chyba o wszystkim, o czym mieliśmy powiedzieć. Nic się nie zmieniło, ruszył nowy sezon. Jak ktoś chce grać w Guild Wars 2, to jest dobry moment, żeby się zalogować, żeby jeszcze złapać za friko ten odcinek sezonu. Jak będzie następny... Co? Czy co jest? Dobra, skończ. Aha. Nie, jak wyskoczy kolejny odcinek, to pewnie nagramy kolejny odcinek ten z Guild Wars 2. Tak. I co? Skaczemy w dół. Skaczemy w dół. Czekaj. Ustawia się tam koło ciebie. To tu się skakało? Nie. Gdzieś tu były okularki, czy nie na tej mapie? Nie, tutaj chyba nigdzie nie było okularki. Czekaj. Nie pamiętam już, gdzie były. Czy tu było coś, co dawało mi speeda? Masz jakiś okrzyk dający speeda? To jest ze speeda, zaraz zobaczę. Czekaj, mam ze Swiftnest. Uwaga, odpalam. A, dobra, nie. Dziękuję za uwagę, Geronimo! Dziękuję ci, że byłeś i hej! Pewnie. Zginąłem? Zginąłem.
Dobra, to teraz po napisach tylko ogarnę jedną rzecz. Zaraz tam dopadnę i cię zrezuję. A, o, właśnie, to nie będę musiał płacić za ten, bo powinienem być na dole, jeżeli się nie zbudziło, ja się widzę na dole, a ten... Ale mnie ten miochasz tymi 41-punktowymi tymi. A ja w tym czasie zrobię to... Widzę, jakbyś spał. No bo ja śpię, bo jestem Nornem. No, upiłem się. Glełbłem z górki, zaraz wstanę. Co ja miałem? Aha, nowe skórki. To znaczy są jakieś tam nowe bronie, bzdury i tak dalej. Olał. Ale jest kilka fajnych rzeczy, to znaczy da się kupować teraz glidery dla... Ja nie wiem, czy ja mogę używać glidera. Mogę kupić, mogę założyć glider. Ale chyba nie możesz używać, bo on jest z tego, dla dodatku. Nie, tak. Z tego skilla nowego. Więc to jest smutne. Jak pokazać... Czemu? Jak się tu zmienia stans? Kiedyś się dało, teraz nie mogę pokazać, jak wygląda z rewolwerem. Dziwne. Ale dobra. Lord Caduceusz, są nowe bronie od Lorda Caduceusza. Dwie co najmniej, jest mieczyk, całkiem fajny rapierek i pistolet, taki rewolwer klasyczny. I szczerze przyznam, obie mi się podobają. Ta zbroja kolejna jest ohydna. Ten Verdant Executor jest, wyczyśćmy, jest kołczan nowy, który jest jakby zrobiony ze skutych razem ostrzy. Fajnie to wygląda, przyznam. I są skrzydła wróżki. Tu się nie dajcie nabrać, to są same skrzydła. To nie jest glider. Na liście nie ma tego, że to jest glider. To jest Glittering Wings. I to są same skrzydełka. Następne dwie rzeczy, czy trzy rzeczy, to są glidery. Na tym możecie latać, jeżeli macie ten. To jest ohydne, na tym się nie da. Papuże i te moth to jest ćma, więc tak. Następne to jest mój ulubieniec po prostu, dlatego nagrywamy to po napisach. Sloth, czyli leniwiec na plecach. Jest mega umięśniony, zresztą to jest jedna rzecz, która mnie rozbroiła, jak oglądałem zdjęcia leniców, bo chciałem coś tam narysować, więc sobie odpaliłem kiedyś zdjęcia różnych leniców i jak załapałem, jak one przypakowane mają łapy. Ale z drugiej strony, jakbyś całe życie wisiał na konarze drzewa. Ciekawostka odnośnie leniwców. Najczęstszą przyczyną śmierci wśród leniwców jest to, że spadają z drzewa. Ze względu na to, że próbują się chwycić gałęzi, która rośnie obok i mylą swoją drugą rękę z gałęzią, łapią się za drugą rękę i tą drugą ręką się puszczają, żeby też się złapać innej gałęzi i spadają w dół na grunt. I to jest najczęstsza przyczyna śmierci wśród leniwców. Awesome. Te stare zbroje były, tą nawet mam odblokowaną, tą się zastanawiałem, czy nie odblokować, ale zrezygnowałem, te wszystkie flamewalkery. Ta jest całkiem spoko z tą czapą taką, ale olał. To było, Magitechy były, Magitech nawet zresztą mam, Flanksy były, Phoenixy były, Trickstery były, Viper Medium również chyba był, tak mi się wydaje. I teraz to, czego nie było, to się nie dajcie nabrać, też są plecaki, na tym się szypować nie da. Wygląd sugeruje co innego, ale te skrzydełka Butterfly i Daydreamer są skrzydełkami, plecakami, nie skrzydełkami. Później są te misty, to było, to nawet mam w plecaku jeszcze nieużyte, ten plusz Quaggan. Replika Job Tronu. Tego nie było, ale to jest chyba offhand. Tak, focus offhand. I Lord Faren, ten cały jego rapier, wydaje mi się, że też był. Tutaj wszystko było, aż do... Szczerze przyznam, że ta zbroja Baltazara dalej mi się strasznie podoba. Jak spojrzę na nią, na te tekstury, ona jest cudna. Kucharz był, Crystal Nomad był i mi się nie podobał, Crystal Savant mi się podoba, ale koniecznie nie na tej postaci. Daydreamerzy są równie paskudni, jak byli. Dwaina egzemplar, nie wiem co to jest, tego chyba nie było, Dwaina była. Gwen's Attire, ojej, zbroja Gwen, zobaczysz jak zbroja Gwen wygląda na moim wielkim Nornie. To jest ta Gwen z jedynki. Ej, będę miał koszmary. Dobrze, na mojej masurze też nie zaciekam. Imperial Outfit. Tego typu zbroje mogą być ciekawe, jeżeli postać jest bardzo krucha z budowy, a nie jest Nornem, którego jeden naramiennik jest wielkości całego ciała, więc... A są dwa naramienniki plus ciało po środku, trochę przegięta. Ironclad Outfit. Nie wiem co to jest, ale wiem, że ktoś oglądał pierwszego Ironmana. To wygląda jak ta zbroja wykuta w jaskini.
Czekaj. właśnie miałem powiedzieć, chyba ta pierwsza kandydatka zginęła. Tak, dokładnie ta. Jenger Explorer to było, Lysa chyba nie było, nie pamiętam tego. Mad Scientist wygląda paskudnie na moim Nornie, zakładam, że na moim Elementaliście będzie wyglądało fajnie jak taki steampunkowy mag. To może być fajne. I teraz coś, co mnie po prostu ujęło za serce, jak to zobaczyłem. Monk Outfit. I przypomniały mi się wszystkie moje mąki biegające w tej zbroi z jedynki, po prostu to bym kupił z powodów nostalgii, gdyby nie to, że nie wydaje na Guild Warsa drugie hajsu, nie? Ale może kiedyś jak do farmie gemy, to by się złapało, nie? Nature's Oath to jest spoko, to wygląda naprawdę jak dzieci kwiaty, to ja bym ubrał na swego Norna, żeby straszyć dzieci, jeszcze tylko by przekolorował na różowy. Będzie awesome. Ja to przyznam, kojarzy mi się z tym dziwnym takim potworem z Wiedźmina Trójki. A nie grałem w Wiedźmina Trójkę jeszcze. Też nie. Okej. Okay. Nie, widziałem na jakimś trailerze czy na czymś. Spoko. Noble Count Outfit. Nie wiem, czy to było. Chyba tego nie było. Nie widziałem tego wcześniej, nie kojarzę tego. Fajne. Przyznam, że to wygląda spoko. Mój ten Nord wygląda jak taki mega przypakowany Count Dracula w tym. Pomijając, że ma białe kozaczki. Piracki strój to było. Sentinel Outfit. Rozumiem, że to jest coś z tego nowego dodatku, że to ma jakiś związek z jakimiś tam ptaszkami, które latają, bo inaczej nie widzę sensu, żeby takie coś się pojawiło w Gliturcie dwójce. Nekrotyczne zielone płomienie plus ptaszki na ramionach. Okej. Okay. Shadow Assassin był i był zawsze paskudny. Dalej jest Slayer's Outfit. Tego nie kojarzę. To mi przypomina coś z jedynki, ale na pewno nie wyglądało nic tak w jedynce. Takie kości, skórzane na ramy, skórzana klata, dziwne to jest. Ale przyznam, że pomijając, że przebajerowane jest fajne. To za dużo naciskamy różnych elementów. No, to właśnie ten minus. Te wszystkie łańcuszki i tak dalej, jakby połowy tych bajerków obcięli, zostawili ten sam naram z czaszką, z której wiszą te, nie wiem, kluczyki, czy co to jest, to by było genialne. Nie, to nie kluczyki, takie zęby chyba. Później ślubny ciuch. Pozwól, że nie skomentuję. White Mantle był chyba wcześniej i te wszystkie czapy, które dają tam, nie wiem, smocza, ten, żabcia, Fuzzy Quaggan hat drugi, różowy. Czy tam nie było jakiegoś panda coś tam, którego kinie kupiliśmy? Było chyba coś takiego. Było gdzieś. O, House Globy są. Gdzie są? A, czekaj, zaraz, to już wiem, o czym mówisz. Okularki są, Lowless coś tam, beznadziejne. Lion Mask, taki sam, Magnus Apache też bez szału. Jedna maska, druga maska ta była, Xeras Mask. O, ej, z tego by się coś fajnego dało zrobić, z tej Xeras Mask. Mam, że nie kojarzę, z czym to w ogóle się je teraz. Xeras Mask? Też nie wiem, co to jest, ale to mi się kojarzy z tymi chińskimi takimi maskami, które mają przód strasznie wyrastający ponad głowę. Na wczorajszym odcinku, czyli to, co nagrywaliśmy przed chwilą z White Stara, jak ubrać tą maskę, to też miałeś ją tak strasznie do góry. To jest z innej kultury, ale ten sam motyw, że masz maskę, która... Jak zobaczysz, twarz tej maski jest znacznie mniejsza niż twarz mojej postaci. Jak obrócę, to widzę, że powinno to być do góry. I to się chyba nie łączy z jedynką, ale jest fajne zbroje, fajne kombinacje z różnymi zbrojami z tej gry można by było zrobić. Chaos Glove. Fajnie wygląda, bo moja postać ma dalej te czerwone bandaże na tym Chaos Glove'ie. Musiałbym zdjąć ten element zbroi, żeby to było widać. Fajne. Buciki. A mi automatycznie rozbiera postać, żeby... A nie, ja mam dalej ubraną postać, tylko mam Chaos Glove. Nie, dobra, nie, coś musiałem wykombinować, że mi rozebrało postać. Dziwne. Może masz z tej maski ubrane? A nie, dobra, nie. Bo mi przeskakuje na ubraną. Lowless Glows, tam jakiś Lowless Shoulder. Aha, to jest od tej takiej maski pseudo-cowboyskiej. Nie wiem, o co chodzi, ale nie przemawia to do mnie. I tam, jak to się nazywa? Szalik. Bonus, który do mnie też nie przemawia. To chyba w sumie wszystko, nic nowego nie doszło poza jedną rzeczą i to przyznam z ręką na sercu, że to jest jedna z niewielu rzeczy, na które z miejsca rzuciłbym kasę, gdybym dalej grał Guild Warsa 2. Jako że nie gram, to nie wydam na to kasy, ale gdybym grał, to bym wydał. Jak wejdziecie w zabawki Toys, to możecie kupić Mini Fox Kit i to jest mini pet, który jest liskiem. I po prostu wydałbym hajs na 400 gemów, żeby móc kupić sobie liska.
A tak poza tym nie ma nic, co by mnie do tej gry przekonywało. Chyba w tych zabawkach się nic nie pojawiło nowego. Oczywiście kamyk, to jest czat, że można sobie kupić skaczący kamyk. Kamyk był już bardzo, bardzo tak. dawny tam. To pamiętam, jak go sprzedawali, co się nabijałeś z tego. Magic Carpet do latania, okej. Okay. Fajne to by było, jakby tutaj były mounty i można było na dywanie latać. To wtedy luz. Ale ten lis mnie po prostu ujął za serce, że dodali lisa do Guild Warsa. Dobra, chyba styknie. Jakieś myśli na koniec? Guild Warsie chyba nie za bardzo. Gdzie to się odinstalowywało, tak? Nie, no aż tak źle nie jest. Nie, gdybym nie był uprzedzony po prostu do ekipy stojącej za tą grą w tym momencie, do Michaela O'Briena i do reszty gości, którzy zostali, to rozważałbym wrócenie, ale po prostu ja tym gościom nie ufam na odległość dalszą niż mogę im strzelić kim baseballowym w pysk za to, co zrobili z Guild Warsem, więc... Czekaj, jeszcze mam takie pytanie na samym końcu w upgrade'ach. Czekaj. Upgrades? Mhm. Tak, nie wiem, kawałeczek prawie na środku jest jakaś bańka, tylko co to robi? Moment, szukam. Bańka? Nad upgrade'em do Digital Deluxe. Bubble Glider. Dodatku. Mhm. To po prostu zamiast skrzydełek, w momencie jak lewitujesz, wiesz, tam spadasz na tych skrzydłach, to będziesz spadał w bańce. Bo to jest skin na glidera. Będziesz zamknięty w kult, no w bańce. I będziesz spadał w bańce. Tak jakbyś glidował. Bo tutaj coś było, że... A, czyli on dodatkowo jeszcze odblokowuje... Nieważne. Wygląd glidera, tak. To ja przyznam to mi sobie. No fajne. Jakby to tak centralnie w dół leciało, albo jeszcze w jachcie. Znaczy nie, on się zachowuje jak normalny glider, tylko ma skin taki ten. Mogę kupić jeden glider? Mogę kupić Silvery Glider, ten nasionko glider? A nie, to jest Mail Carrier. Czyli zamiast tego ptaszka będzie do mnie przylatywało to nasionko Silvery. Bez sensu, już myślałem, że glider mogę kupić nie mając hota. Bo wszystkie pozostałe... Ale nie wiem czy wszystkie, ale na pewno niektóre... Niektóre te rzeczy z poczty skinu. Te poczty dropiły ze skrzynek. Możliwe. Aha, tutaj miejsce w plecaku międzypostaciowe. Jakieś ciekawe rzeczy w sumie dodali, ale ten. Nie wiem, jakby kiedyś była opcja wersji hota za gemy, to wtedy dofarmię gemy i będę grał. Co prawda gemy będą tak kosmicznie drogie z dnia na dzień, że ola Boga, ale się dofarmię. A jeżeli nie, to coś mi się nie wydaje, żebym spróbował trzeciego sezonu kiedykolwiek. Jej, dobra, starczy na dzisiaj, nie przesadzajmy. Guild Wars nie zasłużył na tyle naszej atencji.